Jest 4 lutego z Ewangelii Świętego Mateusza. Sobota. Jezus powiedział do swoich uczniów: słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A ja wam powiadam, miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie, ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi. I On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc i wy doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec Niebieski. Piękna jest ta dzisiejsza Ewangelia, która mówi nam jeszcze głębiej o przykazaniu miłości. Wczoraj już o tym słyszeliśmy, ale dzisiaj jeszcze dotyka tej właśnie chyba najmocniejszej, najtrudniejszej części. Miłości do nieprzyjaciół. Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, mówi do nas Pan Jezus. To może być bardzo trudne, szczególnie wtedy, gdy ktoś nas bardzo mocno obraża, zadaje nam ból, rani nas, zadaje cierpienie. I jak wtedy wynieść się ponad ból, ponad zło, które nam wyrządzono, w którym nas skrzywdzono? Jezus pokazuje, co należy czynić. Skierować swoją uwagę na Boga. Nie skupiaj się na bólu, na cierpieniu, które otrzymujesz w tej wyrządzonej krzywdzie od swojego bliźniego. Ofiaruj to Bogu i proś, aby tą trudną, złą sytuację obrócił w dobro. To jest bardzo dobra rada, doskonała. Tym przerobieniem tego ze zła w dobro pomoże ci Bóg, tylko mu to oddaj. Nie próbuj sam, bo samemu ci się nie uda. Tylko z Bogiem możesz przezwyciężyć w sobie właśnie to pole nienawiści i niezrozumienia. Bóg, Jezus mówi, kochaj, szanuj każdego człowieka, bez różnicy na to, kim jest, co ma, co posiada. A zobaczmy, jak my często właśnie lubimy kochać, miłować, szanować tych, którzy są dla nas dobrzy, których co zyskujemy, mają jakieś możliwości, mają jakieś stanowisko w społeczeństwie, mają jakieś możliwości załatwienia czegoś. Gdzieś tam są ważniejsi niż ci, których mamy wokół siebie. Umiemy sprzyjać tym, z których coś zyskujemy, coś mamy. Ale to nie taka droga jest drogą wiary Jezusa, miłości. Trzeba kochać każdego, nawet tego najgorszego, najsłabszego, tego porzuconego, odrzuconego. To Jezus pokazuje. Jezus nie poszedł i nie bawił się w pałacach. Jezus nie przebywał z milionerami, z ludźmi, z królami gdzieś postawionymi wysoko. On szedł, dotykał trędowatych, odrzuconych, potępionych, dotkniętych pokusami złych duchów. To jest prawdziwa ewangelizacja. Wyjść do innych, do ludzi, tych trudnych. Tam się sprawdza to, jaka jest moja miłość, jaka jest moja wiara. To pokazuje, czy jestem silny i mam moc kochać właśnie takich. Łatwo jest kochać tych, którzy są dobrzy. A trudno jest kochać tych,
którzy tak nam wiele uczynili. Módlcie się za waszych prześladowców, nieprzyjaciół. Patrzmy na tych ludzi oczami Pana Boga. Przez okulary takiej Bożej miłości. A będziemy umieli to, tą relację w jakiś sposób przemienić w dobro. Ona zaowocuje. Serca wam wszystkim błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Szczęść Boże, dobrego dnia wam życzę. Do zobaczenia już jutro.